jeśli żyć ci będzie dane, skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, jestem Zawid, to jest oczywiście Hearthstone, moi drodzy, ponownie zaproszę was na ranking. Raz jeszcze wybierzemy się, moi drodzy, naszym paladynem, naszym agro... Pozwól mi zobaczyć moją kolekcję, naszym agro paladynem, czy może nie do końca takim agro, takim midrange'owo, czymś sekretami generalnie, moi drodzy. A propos zmian w tej talii, nie zaszły żadne, ale chciałbym wspomnieć coś, co mi, na czym się zastanawiałem. Duch rywalizacji był sekretem, nad którym się zastanawiałem, ponieważ coraz rzadziej działał, że tak powiem, tak jak powinien, ponieważ w większości przypadków nasz przeciwnik zdążył stradeować to i zastanawiałem się, czy nie wstawić za ten duch, za tego ducha rywalizacji jakieś piątki, typu na przykład ochydziarza. Zastanawiałem się nad tym, lub też drugą opcją był śluzarze. Zastanawiałem się nad tym, jednak dosłownie niemalże kilka gier później ten duch rywalizacji uratował mnie po prostu od wygranej, dlatego... uratował od przegranej, raczej zapewnił Litala, kiedy mój przeciwnik mógł mnie zabić w przyszłej dużej, ja miało z tym mogłem zrobić. Dlatego duch rywalizacji pozostaje. Myślę, że nadal ta jedna jego kopia jest wystarczająca i też nie jest jej, że tak powiem, za dużo. Jeśli rozumiecie, co mam na myśli. W sensie, że jeden to jest taka optymalna ilość. Zastanawiam się też nad innym sekretem, który w wielu paladynach znajduje miejsce, aczkolwiek ja nie widzę dla niego dużego zastosowania. Sekret, który nazywa się Repentance, tak? Repentance, czyli skrucha. Chyba skrucha, tak mi się zdaje. Która zmienia zdrowie pierwszego zagranego przez naszego przeciwnika stronnika na 1. Przydaje się na pewno przeciwko kontrolnym matchupom, ale przeciwko kontrolnym matchupom według mnie i tak my jesteśmy całkiem nieźle, bo nie jesteśmy takim mega agrodekiem, takim troszeczkę bardziej midrange'em. Ta ręka jest dosyć fatalna, więc myślę, że mogę się zastanawiać nad wywaleniem całej jej. Aczkolwiek przeciwko paladynowi możliwe, że konsekracja jest dobrym kipem, szczególnie, że nie mamy dobrego na razie rozpoczęcia. No myślę, że jeśli jest jakikolwiek mecz, w którym ta konsekracja jest nam potrzebna, to jest to na pewno ten, więc możliwe, że ją zachowamy i tyle. I tyle, spróbujemy coś zrobić w takim razie. Znaczy, spróbujemy coś stodykować, nie oszukujmy się, to jest słabe. Werbunek jest okej, Ragnaros trochę słaby. Werbunek bardzo dobry w tym meczu, myślę, że konsekracja również, że przeciwnik już wywala swojego Secret Keeperkę. A nie, jednak sekret, okej. Okay. Czyli w takim razie, czyli stawiałbym na to, ponieważ zagrał to natychmiastowo, że ma w ręku alternatywę do tego, ale ją stopdekował, czyli tak, według mnie karta od trzecia, od lewej jest dropem za jeden. A to jest Shielded Minibot. Okej, Repentance? Nie, raczej nie. No tutaj zagranie myślę, że w werbunku jest zupełnie bez sensu. Przypomnijmy, to jest szlachetne poświęcenie. Myślę, że po prostu taki koleżka jest okej. Okay. Boję się troszeczkę tego jego sekretu, ponieważ nawet jeśli w przyszłej turze uda mi się zagrać werbunek, zabić tego nożownika, to może się nieprzyjemnie okazać. Znaczy on w sumie nie może nawet atakować tym nożownikiem, to jest dosyć śmieszne. Z jego perspektywy to może być dosyć trudna tura, ponieważ z jednej strony no, macie nożownika, chcecie nim zaatakować, ale jeśli nim zaatakujecie, to go odda mi mój przeciwnik za no, kartę za jeden many. No i się na tym myślę, że w tym momencie zastanawiam. Oczywiście jeśli ma werbunek, no to powinien go zagrać, według mnie powinien go po prostu zagrać i się nie namyśleć na tym. Jest Secret Keeper, nie trafia nóż, fantastycznie, bustuje tą koleżankę, ciekawe czy zaatakuje. Okej, super, zaatakuj, proszę, zaatakuj, tak. Tak, jest, fantastycznie, przeciwnik popełnił błąd i to bardzo, bardzo dobra wiadomość dla nas. Jeśli stopdekujemy teraz True Silvera, no to będę w największej radości, jaką tylko mogę, nie ma. Okej, werbunek wygląda tutaj całkiem solidnie, tym bardziej, że przeciwnik przed chwilą pozbył się swojego tego. Znaczy, jedna jest jeszcze opcja, aby zagrać... Nie, werbunek wydaje mi się okej, jeśli on odpowie konsekracją, no to będzie troszeczkę nieprzyjemnie, rzeczywiście. Jaka jest moja alternatywa? Mogę zagrać nożownika i tyle i wykonywać Hero Power. No, w sumie nawet nie wyglądasz tak fatalnie, prawda? Bo to co to mogło być za sekret? To jest pewnie jakiś Avenge i Noble Sacrifice. To możemy jeden z nich zaktywować w sumie, ale nie, bo jeśli drugi to jest Avenge, to nie do końca chciałbym boostować tego Secret Keeperkę. Więc co, nożownik z mocą specjalną? Czy też werbunek atakujemy? Nie, raczej nie. W nożownika on będzie zmuszony strajdować i z tym jestem chyba jak najbardziej okej. Okay. Czekajcie, jak zaatakuje, to ona będzie miała 5 życia. Nie, myślę, że takie zagranie i wykoinowanie tego pach i wsparcie jest okej. Okay.
Chociaż to jest nadal dosyć podatne na konsekrację. Nie atakuję tutaj oczywiście, żeby nie aktywować Avenge, która by się zaktywowała, jeśli bym zaatakował, ponieważ jest Noble Sacrifice. Po polsku to brzmi, jest pomsta, której nie chcę aktywować na tym, na tej koleżance, ponieważ... Okej, okay, Dark Rulów i w twarz, i super, i fantastycznie. Druga rzecz, nad którą się zastanawiam, to jest, czy powinienem w tym deku grać wyciszenie, bo tak szczerze mówiąc, z gry na grę, niestety będziemy tutaj dosyć martwi, jeśli on ma konsekrację i to jest nieprzyjemne. To jest bardzo nieprzyjemne, ale myślę, że nie mogę grać... Wow. No dobra, spróbujemy te noże trafić. Byłoby przyjemnie te noże trafić. Okej, okay, jeden poszedł fajnie. Drugi poszedł fajnie. Jeszcze trzeci? No niestety. Tutaj tak, zaktywujemy oba te sekrety i spróbujemy zabić tą panią, co będzie niemożliwe. Będzie możliwe, czy nie będzie możliwe? Czekajcie, ona dostaje plus 2, tak, będzie niemożliwe. Więc szkoda, ten jeden... Odkupienie jednak! A, no to spoko, to nie ma problemu. W porządku, bałem się, że to jest Avenge. Jest okej, bo nawet jeśli on teraz zagra konsekrację, to co marnuje na to całą turę, ja możliwe, że uda mi się odzyskać inicjatywę. Jeśli z kolei nie ma konsekracji, to jest bardzo w tyle. No niestety, grając wokół sekretów, okej, jest konsekracja, jakby się nie będzie dropu za jeden, lub ten drop za jeden nie będzie miał na przykład boskiej tarczy, nie będzie Argent Squire'em, to będzie ok, ponieważ my możemy, tak jak powiedziałem, odzyskać inicjatywę, a to jest karta, szczerze mówiąc, idealna do tego. Oczywiście nie atakujemy bronią, ponieważ przeciwko Paladynowi myślę, że każdy czart tej broni jest bardzo przydatny, tak jak przeciwko, na przykład, nie wiem, Hunterowi, bo większość jego postaci ma jeden życia, albo około jeden życia, powiedzmy, więc myślę, że takie zagranie jest ok. Myślę, że bardzo łatwo jest zobaczyć także w mojej narracji, jak wygląda moja narracja, kiedy, no, że tak powiem, czuję, że ta gra nie idzie w moją stronę. Jeśli tam by się okazało, że to jest Avenge, ja bym to i tak tradeował, co prawda. Nie miałbym, co prawda, jak zabić tego Keepera, w sensie tej, przepraszam, Keepera, no w sensie tej koleżanki, naszej powierniczki. No super. Okej, okay, fajnie jakbyśmy my teraz dedykowali naszego. Chociaż on w sumie, nie, on zagrał dwa sekrety z ręki, ale dwa były różnych kopii były te sekrety. Różne te sekrety były w ten sposób. Czy to będzie Repentance? Nie będzie Repentance, więc zagramy sobie tak. O, jednak, skrucha. To fajnie, ponieważ nie ma Competitive Spiritu w takim razie, tak mi się zdaje. Dobrze myślę? Tutaj zaktywujemy oczywiście ten drugi. A może ja nie chcę tego aktywować w ogóle? Mam doktora Hooka w przyjęturze, nie wiem, czy chciałbym brać dodatkowe trzy obrażenia w twarz. No, na pewno nie chciałbym brać dodatkowych trzech obrażeń w twarz. A w przyjęturze mogę to zabić, ale i tak wezmę 6. Nie, to chyba w takim razie nie ma potrzeby atakować. Jednak jest Competitive Spirit. Czyli, ale on miał tylko 4 sekrety, to jakiego brakuje? Szlachetne poświęcenie było jedno, Avenge i odkupienie? 7? Ojejejejejej! Ostro pokarał nas nasz przeciwnik. Pokarał nas za nietradowanie, ale z kolei jakbym stradował, to bym wziął więcej obrażeń. Możliwe, że to było troszeczkę... Okej, okay, to jest ciekawe zagranie, ponieważ umożliwia mi w tym momencie zabicie tego kolegi. Nie, nie umożliwia, ponieważ... Tak, ponieważ jest to... Okej. Okay. Znaczy, z moją konsekracją to jest możliwe, ale... Boję się, że ten mecz już niestety jest nie do wygrania. I takiego się... czego się obawiam. Jeśli zaatakuję w ten sposób, to... Znaczy, jeśli zaatakuję tak, no to tu będzie szlachetne poświęcenie. Tylko muszę mieć... mam dużą nadzieję, że to jest szlachetne poświęcenie. Okej, okay, jest. Ponieważ wtedy biorę mniej obrażeń na mojego bohatera, który już i tak przyjął, że tak powiem, swoje. Okej, okay, tu będzie Avenge. Podobno będzie plus 2 miał do zdrowia. Ja dodam mu 6, 7, 8. Brakuje mi jednego obrażenia, aby zabić tego koleżkę. Aha, i tyle. No tak. 1, mam tutaj 6, 7, 8. No tak, tak jak powiedziałem, jednego obrażenia. Więc w takim razie chyba muszę zagrać pretendenta i żyć nadzieją. Żyć nadzieją, że nie, jestem i tak martwy, więc muszę to zabić. Albo przynajmniej spróbować to zabić i dostać prowokację z tego Shreddera. Myślę, że to jest jedyna opcja, żebym tę grę nie przegrał. Pod koniec tury to działa? Na koniec twojej tury. Czyli mam jeszcze szansę, aby to tego nie przegrać. Jeśli on nie ma... On miał 12, on ma idealnie 12 na stole, ale ja mam... tak, okej, okay, dobra, zrobimy w ten sposób. Atakowanie chyba tutaj nie ma sensu. Ma sens, jakiś sens taki drobny widzę, ponieważ myślę, że ten trade może nie dojść do skutku. Pójdę do 12, on ma 12 na stole, ale tu jest szlachetne poświęcenie, gdzieś ono się tu schowało, jest tu. Okej, okay, ono zaaktywuje. Jeśli nie ma jakiegoś, nie wiem, daru królów czy czegoś takiego, to możemy wygrać. Jeśli nie ma konsekracji, to też możemy wygrać. Nawet True Silver akurat tu temu nie daje Litala. Ale są dwie karty, chociaż jedno z nich już zagrał, to raczej konsekracja. Jeśli ma konsekrację, to pewnie przegraliśmy, tak dobrze mówię. Odkupienie, tak, lecą te sekrety, on leci w twarz, oczywiście. Mhm.
konsekrację? Nie wiem, stopdekował ją. Oj nie, no nie, nie chcę zginąć od topdeku. Zastanawia się, Dr. Hook? Slam? Przepraszam, co to jest? Jeśli to były jakieś obrażenia, to nie może tego zrobić. Co on robi? Wyciszenie? Werbunek! Okej, okay, bardzo dobrze. Wszystko mamy niemalże pod kontrolą, prawda? Wszystko słuchajcie pod kontrolą, mam dwa życia. Nie ma problemu. To bardzo nam pomaga, szczerze mówiąc. Konsekracja, trajdzik. Tego nie mogę zabić. To zabić. Wow! Okej, okay, no to stop dekujmy tę grę do końca już. Trade. Nie, bo chciałbym dostać na tym... Nie chciałbym. Wolałbym na czymś innym dostać boską tarczę, chociaż w... Okej, zróbmy tak. Ile mam na stole? 13, 14, 15, 16... No, 10 obrażeń to ja z rączki nie wyjmę, więc robimy sobie tak. Tutaj muszę zagrać ten młot. Tak. Mam nadzieję, że wejdzie na jednej z tych większych postaci. I tutaj oczywiście konsekracja. Oj, weszła na tej lepszej. Więc fantastycznie, lecimy do 6 w tym momencie. I czy ja atakuję? Poczekajcie, bo muszę... będzie... I tak atakuję tym wszystkim, będzie mi łatwiej liczyć. Mam Litala bez względu na to chyba, czy zaatakuję, ale nie widzę sensu trzymania tej broni, ponieważ ta gra raczej sprowadzi się do tego jednego top decku. Jeśli on ma w ręce... Znaczy, nie widzę tutaj kart, od których mógłbym zginąć natychmiast. Wszystko dzięki temu, że... Co to jest? Tutaj on musi raczej znaleźć opcję, aby samemu przeżyć. To jest bardzo dobra opcja ku temu, ale nie chyba wystarczająca z tego, co widzę. Zabiję, że zdejmę boską tarczę, zabiję, 6-8 idealnie na stole jest Lital, więc tylko żebym go nie zepsuł jeszcze, zdejmuję tarczę, zabijam, 6, okej, okay, mój przeciwnik widzę, że sam to policzył. Tak jak widzieliście, moi drodzy, bardzo blisko wszystko się sprowadziło, szczerze mówiąc. Możliwe, że to też do jakichś tam moich i naszego przeciwnika umiejętności, ale przede wszystkim do tego, co wyleciało z załogowego szatkownika. I to było myślę, że w tym najważniejsze. Załogowy szatkownik zupełnie nam tutaj uratował grę, raczej ten totem, który się z niego pojawił. Choć byliśmy bardzo, bardzo blisko śmierci. Dlatego myślę, że nie ma co się nigdy poddawać. Tak długo jak jest jakiś załogowy szatkownik na stole, tak długo warto jest, moi drodzy, walczyć i grać, nawet jeśli to wygląda już na śmierć, tak mi się zdaje. Chociaż rzeczywiście, wiecie, w tamtym przypadku nie musiał być to konkretnie ten totem, żeby ktoś nie pomyślał, że to był jeden z tam kilkudziesięciu chyba szans, żebym cokolwiek tutaj ugrał. Tutaj całą rękę myślę, że odrzucę, spróbuję dostać jakąś jedynkę, albo dwójkę, albo cokolwiek. Zobaczymy. Bo jeszcze oczywiście ratowało mnie coś z prowokacją, ratowało mnie coś innego leczącego, na przykład Lightwell. Też by może mnie to uratował, bo nie miałem żadnych postaci na stole, więc Lightwell by też jakoś mnie tam uratował. Było coś do zrobienia w każdym razie w tamtym. W sensie to nie było tak kompletnie sprowadzające się tylko do tego jednego totemu spośród wszystkich dropów za dwa. Możliwe, że jakiś inny. Na pewno, znaczy no tak jak powiedziałem, prowokacje lub Lightwell, czyli ta studnia światłości. Znaczy nie, widzę, że bardzo, bardzo, bardzo się zastanawiam nad naszym swoim huliganem. Odrzucił 3 z 4 kart, idealnie środkowa w tym momencie za chwilę. Trzecia od lewej w każdym razie. Jego karta jest kartą, którą zostawił. I nie zdziwiłbym się, gdyby to był na przykład burza z piorunami. Moneta i to jest właśnie ta karta. Tak? Tak. Rzemnika zostawił, no, bardzo logiczne. Tutaj oczywiście on nie gra wokół podwójnego sekretu. Bardzo chyba dobrze w takim razie dla niego. Zgramy ekranowego minibota. Szkoda troszeczkę, że ta nasza koleżanka będzie musiała prawdopodobnie zginąć od tego nożownika, ale będziemy mogli wymienić z kolei ekranowego minibota za nic, tak naprawdę, w sensie za tę kartę, więc powinniśmy zostać przy trade'ach 1-1. Chociaż nie do końca wiadomo, w konstrukty też nie jest... Wow! Oj, bardzo, bardzo, bardzo mocny, bardzo, przepraszam, ważny był ten nóż, myślę. I ten kolejny, który mogę strzelić, jest również ważny. Zrobimy tak, spróbujemy go trafić. I trafiliśmy po prostu, wuhuhu, idealnie. Pytanie, czy ja tutaj traduję? Nie widzę sensu. On zabije oczywiście mojego nożownika. Ważne jest to, że on ma overload, ze względu na tę postać. Okej, okay, ten overload mu widzę, że nie przeszkodzi. Straduję za nożownika, dobiję True Silver i jesteśmy niemalże w domu. I jeszcze tajemniczy pretendent, więc robimy sobie tak. Zabijemy to, troszeczkę tracąc niestety ten potencjał healowania się. Tak, ponieważ gdybyśmy mieli troszeczkę mniej życia, gdybyśmy mieli 28 życia, to byśmy przyjęli dokładnie tyle samo, więc to chyba nie miało znaczenia. Tak, bo mieliśmy 29, więc uleczyliśmy praktycznie sobie tylko jeden. Oj, bardzo mocna, bardzo, przepraszam, bardzo słaba tura ze strony mojego przeciwnika i to niesamowicie słaba.
Pytanie teraz, co ja do końca chciałbym zagrać. Na pewno chciałbym zagrać to tutaj. Pytanie tylko, czy na pewno, bo ponieważ mogę równie dobrze to zboostować, ale wtedy jego Earthshock zabije mi mojego Giermka. A tego nie chciałbym do końca, aby to zrobił. Bo to by było przykre i bym płakał. Abym nie chciał płakać dzisiaj. Więc się zastanawiam nad alternatywą, która jest dosyć słaba, ponieważ sekret w wsparcie... Fakt, że mam w przyszłej turze naszego milusińskiego kolegę, jest bardzo na pewno pocieszający. I dlatego nie chciałbym też między innymi zagrywać sekretu. Więc możliwe, że zrobimy sobie... No właśnie, nie wiem. Zrobimy sobie chyba tak. Zabijmy oczywiście ten totem, nie możemy szamanowi zostawić opcji na dobieranie kart. I tylko sekretu nie będziemy zagrywać z jednego prostego powodu, że mamy Mysterious Challengera w przyszłej turze i wolę ten sekret zachować w moje ręce, a wyjąć ten, który będzie troszeczkę dla mnie mniej dostępny. Fantastycznie, fantastycznie. Kolejna, myślę, że bardzo słaba tura ze strony naszego przeciwnika i brak Earthshocka jest również tutaj niesamowicie mocny. Podziwiam w pewnym sensie naszego przeciwnika, że gra szamanem, ponieważ myślę, że jest to... znaczy można się kłócić, czy to jest słaba czy mocna klasa. Na pewno bardzo trudna klasa, by jakiekolwiek duże w niej efekty osiągnąć. Myślę, że nasz stół jest dosyć bardzo mocny, jak na turę szóstą. I kolejna postać, o, jeszcze 6 tym razem. Ale mam Competitive Spirit, myślę, że nic nie powinno mnie zatrzymać w pójściu w twarz i strajdowaniu Trusilverem i Giermkarem Regentu. Możliwe, że po prostu nawet szlachetne poświęcenie tutaj wystarczy. Przepraszam, szlachetne poświęcenie mam już założone. Oczywiście głupota. Myślę, że coś takiego, dobranie kart będzie ok, dobieramy sobie zatrzymane 4 karty, tak? Więc to bardzo, bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Konsekracja, tutaj żadna z tych kart nie jest jakoś bardzo mocna, ale jeśli pojawiłyby się jakieś niesamowicie trudne karty, takimi jakim jest... dobrze zrobiłem. Nie, powinienem był najpierw stajdować, później rzucić nożownika, ale mogło się... Znaczy w tym przypadku akurat to nie miało dużego znaczenia, ponieważ nóż poszedł i tak w twarz, ale możliwe, że mogłem missnąć one damage, jedyne obrażenie mogłem zgubić, ponieważ coś tam, no nieważne. Grunt, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, Lita jest na stole, ja grałem szczymoc wokół kart, które się nazywają na przykład, nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie, zatrzymany, zadaj 4 do 5 obrażeń wszystkim stronnikom na stole i przeładowanie 3 chyba, czy nie, przeładowanie 5, przepraszam, nie 3. Okej, powraca nasz kolega, jeszcze wali w tego Big Game Huntera. Uzdrowiająca fala, no jeśli uleczy się za 14, to myślę, że nadal ma dosyć małe opcje, ale niestety mój Dr. Hook przeważy z tego, co widzę, o wyniku tego meczu. Kurczę, powinienem komentować grę, co nie? Powinienem komentować grę. Jeśli ktoś z was... tak, to był Lita na stole. Jeśli ktoś z was wie, jak może się zgłosić do komentowania gier, to... To możecie mnie w ciemno zgłosić. Ja bardzo chętnie zrobię. Jeszcze pieniądze mnie nas rzucają. Jak widzicie, ta druga gra... bardzo ładnie na... podstawie tych gier jest, można wnioskować, jak naprawdę, w sensie widzieliście, jak łatwa i jak trudna była pierwsza i druga gra, tak? W sensie, bez sensu, jeszcze raz. Pierwsza gra była niesamowicie według mnie dla mnie trudna, bo było dużo trudnych decyzji. Granie generalnie, o wiele trudniej jest grać, kiedy jesteście w tyle, kiedy wiecie, że to wy jesteście tymi, którzy muszą jakoś nadrobić zaległości i w tym momencie jest o wiele łatwiej misplayować, tak mi się zdaje. Przez taki psychologiczny aspekt tego, że po prostu czujecie, że jesteście w tyle i czujecie, że jest źle i zaczynacie robić głupie rzeczy, nie zastanawiając się nad nimi i tracicie wiarę w to, że można wrócić na stół, a póki nie tracicie tej wiary, póki gracie, że to według mnie rozsądnie, co mi się rzadko zdarza, to jest okej. To jest ten deck, moi drodzy. Drugi poziom rankingu. Będziemy walczyć dalej. Myślę, że nic nie mam więcej tutaj do dodania. Też nie potrafię jakichś zamienników na karty, za karty dać. Znaczy, oczywiście, zamiennikiem oczywistym dla Ragnarosa jest Tyrion. Nie będę ukrywał, że Tyrion... Wiemy, że jest kilka gier, w których Ragnaros wygrał mi gry od razu, na przykład, których Tyrion by od razu nie wygrał. Możliwe, że w niektórych innych Ragnaros byłby o wiele gorszy niż Tyrion, więc tutaj, wiecie, trudno jest porównać dwie tak różne kompletnie od siebie karty i powiedzieć, że jedna jest po prostu lepsza. To jest właśnie piękne w Hearthstone, ale nie rozgadujmy się o tym. To był, moi drodzy, ten deck Secret Paladin. No cóż. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I... do zobaczenia!